Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jestem na przeglądzie kamer. Szukam też nowych miejsc na 4 kamery, które zebrałem z tamtego lasu. Może to będzie jedno z nich. Zobaczymy. Lubię oglądać kadry znad rzeki, a na moim kanale ich nie ma. Także trzeba coś zrobić w tym kierunku. No i co? Rozglądam się za miejscami i idę do 5 kamer, które stoją od 10 dni. Zobaczymy, co nagrały. Dwa kadry nad rzeką znalezione. Myślę, że jak się coś nagra, to urozmaicą trochę filmy. Teren bagnisty, podmokły. Nikt tu raczej nie chodzi. No w sumie po co? Grzybów to na pewno nie ma. Także jest w miarę bezpiecznie. Wychodzę. Idę kilka kilometrów dalej, nie wiem gdzie stąd jest, może z 2-3 kilometry do tamtych kamer. No i sprawdzamy, co nagrały. A te nagrania, mam nadzieję, zobaczymy za tydzień, może dwa, zobaczę, kiedy będę miał czas tu przyjechać. Dochodziłem szybko do kamery, ma taki widok i wystraszyłem krępę. Szedłem dość głośno. No i się spłoszyła. Ale tam raczej na dużym lesie za długo nie będzie, bo tam pewno grzybiarzy. Jak jest klępa, to i może byki się ponagrywały. Sprawdziłem wszystkie kamery i powiem wam, że to jest najgorszy okres od dawien dawna. Praktycznie nie ma co pokazać. Dosłownie kilka nagrań. Dużo jest też w nocy, gdzie jest mgła, nic nie widać. Także kiepsko jestem zawiedziony. Jedna kamera odczuła wymianę baterii 10 dni temu, jak padało. No i niestety jest zaparowana. Muszę ją wziąć do domu na suszenie, żeby już szlak nie trafił. No i cóż, zapraszam was do oglądania tych dosłownie kilku nagrań. Mam nadzieję, że wkrótce skończą się grzyby i będzie lepiej, bo wszędzie tu są ludzie, z jednej i z drugiej strony. Także masakra. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.